Przypomnę, że gramy turniej, ostatni turniej grudniowy, przedświąteczny, 13 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika, turniej szwajcarski, mamy aktualnie 95 osób, 3 minuty, 3,5 minuty do rozpoczęcia turnieju, więc myślę, że 5 osób jeszcze gdzieś tam się może pojawi i byłoby mega fajnie. W pierwszym turnieju grało nas 103 osoby. Tony Lambada, czy znam jakiś gambit, w którym figurą poświęcaną jest Hetman? Wiesz co, takiego chyba gambitu generalnie nie ma, tak mi się wydaje, ale są warianty, gdzie się na przykład poświęca Hetmana, powiedzmy, za dwie figury, czy coś w tym rodzaju. Także może takie rzeczy się dzieją w różnych wariantach, na przykład w Królewsko-Indyjskiej jest jeden taki wariant. W gambicie Stafforda? No nie znam. Może, możliwe. Czy Lichess jest lepszy od Chesscoma? Nie wiem. Ja po prostu Lichess bardziej odpowiada. Jest też platformą darmową. Znaczy, mi to nie przeszkadza, bo ja tam mam konto na Chesscomie również. Że tak powiem, dożywotnio. I też mógłbym to grać, no ale większość ludzi pewnie nie ma wykupionego, a tutaj jest darmówka. Poza tym Lichess jakoś mi bardziej do gustu przypadł. Słuchajcie, mamy 2 minuty do rozpoczęcia turnieju. 97 osób mamy, jeszcze 3 osoby i pęka setka. Tak, jutro jest mecz z Polokiem. Dokładnie 20 grudnia o godzinie 17. Za 24 godziny będę grał mecz z Kacprem. Mecz 12-rundowy. Mamy setkę ludzi, świetnie. Pewnie jeszcze tam jakieś 2-3 owieczki zabłąkane dotrą. Mamy setkę ludzi, świetnie. No to słuchajcie, 13 rund to będzie, myślę, że mega uczciwy dystans na w tej ilości zawodników. Także tym bardziej cieszę się, że się udało. Mamy 101, świetnie. I 1,5 minuty do rozpoczęcia turnieju. To nie jest bullet akurat, to nie jest bullet. Bullet to jest 1 minuta. No ale tak, ja rozumiem, że jak osoby, które grają 10-minutówki lub wyżej, no to jak się przerzucą na 3 minuty plus 1 sekunda, powiedzmy, jak w tym turnieju, to może być lekki szok. No ale trzeba próbować takich szybkich turniejów. Trzeba. Trzeba. O, przyszedł mały Szachuś już z podwórka. No proszę bardzo. Okej, za chwilę będziemy zaczynać. Tak, tutaj też Lichess nigdy nie przysporzył problemów technicznych, to prawda. Tak, są 102 osoby, ale równy dystans. W pierwszym turnieju mieliśmy 103 osoby, teraz 102. O, też 103. Także jeszcze jedna osoba jak dojdzie, to mamy pobity rekord. A jak nie, to będzie świetna synchronizacja 103 osób. Tak jak w pierwszym turnieju. Jak dojdzie jeszcze jedna osoba, mamy rekord. Mamy rekord, 105 osób, słuchajcie, rewelacja. 1400 elo, więc masz, więc jesteś leszczykiem? No niekoniecznie, ja się z tym nie zgadzam. No. Ktoś, kto nie ma kategorii, nie powie, że jesteś leszczykiem. Ale ja bym się tym nie przejmował. Okej, 106 osób, świetnie. I kilka sekund do rozpoczęcia turnieju. Życzę wszystkim powodzenia, walczcie w ostatnim turnieju szachusiowym. A słyszymy się cały czas tutaj na streamie. No i moi drodzy, startujemy. Okej. Ra do N do 4-9, D4. No to lecimy. Serdecznie dziękuję Błażeju. Donajcik 25 zł. Przyda mi się na wpisowe do kołówki. Bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Wow. Ale aż mi się gorąco zrobiło na duszy. Zagrajmy sobie w ten sposób. Serdecznie Ci dziękuję. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ach, nie mogę się nadziękować po prostu. Święty Mikołaj jednak istnieje. Okej, zagrajmy C5. To tu jakieś chyba trzeba grać H6. Tutaj.
To ciekawe, zagrajmy G5. I zagrajmy sobie skoczkiem na E4. Ciekawe, co przeciwnik teraz zrobi. No dobra, hetman C2. Jasne. Może hetman A5? Jeżeli hetman zbije tutaj, to ja biję tu i na końcu wisi wieża na A1. Ciekawy jestem, czy można się dopisać jeszcze w Szwajcarze. Powiem szczerze, nie wiem. Nie orientuję się. Ale jakbyś tu Kacprze podesłał linka, byłoby super. Okej, okay, no może zbijmy tutaj gońca w takim razie. Ha, tu grozi teraz bicie. No to tu bijemy w takim razie na D4. Okej, okay, zagrajmy skoczek C6. No pozycja jak pozycja. Tu można było pionka też kosić. I można nadal to zrobić. Tylko czy ja tego pionka chcę? To jest pytanie. No myślę, że tak, zagrajmy. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry, witam serdecznie. Dobra, bijemy. Dużo wymian tu następuje w tej naszej pozycji. Panie Radondo. Dziękuję serdecznie, Marycha, za to, że obserwujesz mój kanał. Jest hetman, bicie. Goniec D7, zagrajmy sobie. No i taka pozycja równa w miarę chyba tutaj powstała. Okej, okay. No wieża jakoś C8. No dobra. A może wymusimy tutaj jakieś działania ze strony przeciwnika. Czy skoczek B5 jest dobry chyba? Mógłbym chyba... Chyba tu podstawiam pionka. Jeżeli mi przeciwnik nie słyszy, a chyba nie słyszy. Całe szczęście. Zagrajmy królem na E7. Dobra, poprawmy figury. Mhm. Może H5, H4? Coś takiego tu zawsze obronimy. Ale się porobiło. Mogę jakoś pewnie ostrzej pograć. Ale to tak się zawsze, słuchajcie, mówi. Tutaj nastąpił taki ruch. A no to H3, tam będziemy próbować się dobijać wieżą. Jedną i drugą. Okej, okay, szach. Może wieża D8, tam jakaś wieża H1, to tutaj uderzymy w centrum. Moje pionki są ustawione na czarnych polach, to jest ten plus dla mnie w tym wypadku. O, przeciwnik tutaj sobie nieźle pogrywa, skoczek A5. Mhm, to powiedzmy, przepraszam, wracamy tutaj sobie wieżą na C8. I z powrotem wieżą na D8. Witam Cię, Adamie. Tutaj, no to bijemy. Chyba nic nie ma. Przeciwnik oddał pionka. Tu wieża wisi na C3. No bijemy. Tak, aj, tu wisi. Muszę tak zagrać. Okej, okay, i tak. Pion więcej. Więc końcówka powinna być wygrana. Teoretycznie. Teoretycznie tak, tutaj, no dobrze, bijemy, idziemy królem na C7, jak będzie bicie. Pytanie, czy wybić pionkiem. Wybijemy królem jednak, żeby pionków nie psuć struktury pionów. Mogę tak, pionka teraz na F6 ustawię, dokładnie. I tutaj będziemy zasuwać sobie królem po te piony. Tu nawet mogłem skoczkiem zagrać na C4. I tak zrobimy. Wygrałeś pierwszą partię, gratulacje. No i to jest, o to chodzi właśnie. Bijemy piona kolejnego, no i zasuwamy tutaj już pionkiem. Tu już grożą nieprzyjemne rzeczy. No to do góry myślę, że to też będzie spełniało swoją rolę.
Może tak, jak będzie bicie, to wtedy tutaj weźmiemy tego pionka. Większego znaczenia to chyba nie ma. Przejdziemy zaraz królem. A żeby mój skoczek nie był uwięziony przypadkiem, nie? Tak, tak. A to goniec poleciał. Okej. Uciekniemy, żeby nie było pata przypadkiem. Dobrze, jeszcze tutaj. No, przeciwnik walczy, walczy. Dziękuję serdecznie. No i mamy jeden punkcik. 113 osób! Świetnie, słuchajcie, jesteście niesamowici. Dzięki, dzięki wielkie za tą frekwencję. Piękne, piękne. Jeszcze można się dopisywać, faktycznie. 114 osób. Bardzo się cieszę, że jesteście. 115, rewelacja. No naprawdę, będziemy bić te rekordy, mam nadzieję, częściej. Superancko. Zobaczmy, kto tu jeszcze walczy. Mamy tury na tory. Zobaczmy, jak gra tury na tory. Aj, dostał mata, nie? Niefortunnie tutaj, tylko wszedłem na pozycję. Tutaj mi się Michał Nawrocki też gdzieś omsknął. Dziękuję bardzo. Lubię szachy 1, 2, 3. Witam serdecznie. Lubię szachy. No tak, tutaj Michał ma wygraną końcówkę z pionem więcej. No ale jeszcze jest trochę technicznych problemów. No ma więcej czasu, ale na szczęście przypominam, że czas jest dodawany. A więc bez problemu tutaj powinno się to udać. Też trzeba walczyć jednak tutaj, a tutaj wisi. A, zła decyzja. Najpierw na G3 trzeba było wybić. I było blisko remisu. Wieża próbuje dać szacha. Tutaj król się ładnie schował. Tutaj trzeba wieżą chyba odpędzać króla teraz. A pionki też idą do góry. Można tak, dokładnie. No to białe mają już swoje koncepcje na pewno. 1-0. Okej. Okay. I lecimy dalej. Jeszcze jest 8 gier, które trwają. Gdyż jak czas jest dodawany, no to troszeczkę to będzie trwało, myślę, że dłużej. Tutaj zamknę klub. W klubie mamy też ponad 500 osób. Serdecznie Wam za to dziękuję. Korzystajmy, bawmy się, grajmy. Dobra. Okej, moi drodzy. I runda numer 2. No to idzie dosyć szybko, słuchajcie. To idzie dosyć szybko. Gieno, czytać nie potrafię. E4, lecimy. C5, no to skoczek F3. Może zagram sobie jakiś klasyczny wariant. Dlaczego by nie? No właśnie. Dlaczego by nie? No takie ruchy znam. Gdzieś tam widziałem. Okej, okay, tu widzę przeciwnik Sycyla gra często, to się przerzucę skoczkiem w takim razie na E3. Od razu. Wieża B8 to dziwny ruch według mnie. A4 nie pozwolę B5 zagrać tak łatwo. Chociaż B5 tutaj B4, pionek mi wisi, a może przesadziłem. To gońca chyba trzeba było wstawić. Dobra, to jeszcze gońca na G5 wstawimy. Wybicie. A to ciekawe, to będę miał tutaj. Będę miał pole D5 opanowane. No dobra, wybiję tego. Tego skoczka. Zagramy skoczek D5. Piszecie na czacie, na liczę się, że nie widzicie szachownicy. Nie mam pojęcia dlaczego. Nie wiem, co się dzieje. Słuchajcie, jeśli nie widzicie szachownicy, u mnie wszystko działa. Zagrajmy sobie tutaj, może C3. C3 na pewno jest dobrym ruchem, żeby tutaj przytrzymać te zapędy wieży na C8. Okej. Okay. Teraz myślę, że B4 jeszcze wyżej.
Dobra, i hetmanem zagrajmy sobie tak. Tutaj goniec zbije na d5. No ten goniec na pewno d5 jest lepszą figurą niż goniec na g5. A5 sobie zagrajmy, tak, i potem c4 będzie możliwe. I c4, i tu się wszystko ładnie trzyma. Może g3, f4 próbować takie rzeczy robić. Tak też myślałem. No dobra, wybijemy to. Zgoda. Zagrajmy sobie hetman h3. O, takie posunięcie mnie interesuje. Gdyż po tym ruchu, właśnie, a to przeciwnik podstawia wieżę, może najpierw wymienię hetmany, żeby zagrać potem goniec na e6. Gdy wymienię więcej, to będzie mi łatwiej grać. Tylko teraz tak, tutaj. Tak, zagrajmy. Jak tego weźmie, to ja wezmę tego. I tutaj atakujemy. No, widzę, się tutaj nie patyczkuje ze mną przeciwnik. No, ale wybicie takie to chyba nie jest najlepsze. Jest technicznie wygrana pozycja. Król e4. Tu ustawimy sobie pionki na białych polach. Witam cię, witam Christopher. Okej. Może tak. Coś podziałamy, wieżą daleko sobie pójdziemy. Tego pionka spróbuję zdjąć, albo zająć się tamtym skrzydłem. Chyba tutaj będzie lepiej. Nawet już deklarowane posunięcie można zrobić. Bicie na b7 było przed hetman a3. Bardzo przed hetman h3. Bardzo prawdopodobne. Aż sobie zerknę. Aha, faktycznie. Było bicie na b7, zgadza się. To trzeba ćwiczyć taktykę. Niestety. Osiem gier do końca. Nie 8, to odświeżyłem. 31 gier do końca. To jeszcze trochę. 118 osób. Fajnie. Spóźniłeś się na turniej, Christopher, ale może jeszcze można zagrać. Nie wiem. Spróbuj dołączyć. Można dołączyć cały czas, piszesz, Kacper. Dzięki. Jakieś kwadraty piszecie, że się pojawiają. Nie mam pojęcia. Może to w szwajcarskich turniejach tak się dzieje. Może coś z Lichesem też tam coś szwankuje lekko. Też już słyszałem takie głosy. No ale miejmy nadzieję, że wszystko się ułoży. No tak, Kacprze, niby arenę można zrobić następnym razem pewnie. Tylko Szwajcar jest bardziej sprawiedliwy, tak bym to określił, więc wolę Szwajcara. No ale jak arenki też będziemy robić na pewno. Arenkę to sobie można zrobić dwugodzinną, powiedzmy tempo minuta plus sekunda, ale myślę, że większość nie zagra. No zobaczymy. Zobaczmy tutaj na innych zawodników. No, to pierwszy z brzegu, powiedzmy. Volant 1974-10 z Adrien 91. No, tutaj chyba czarne mają dużą przewagę. Zdaję sobie sprawę, że też czas jest bardzo ważny, ale zobaczcie po rankingach tutaj. Grający czarnymi ma 1473, a białe mają 1823, więc to są zawodnicy, którzy coś tam grają w te szachy, więc a wygrywa ten, kto ma ranking niższy. To też jest na pewno ciekawe. Więc rankingi tu do końca też nie grają. Moja pierwsza gra w turnieju i od razu trafiłem na gracza 1800. No i słusznie, tylko takich ci życzę i większych rankingów, żeby ćwiczyć, ćwiczyć.
Radziok, nie zrobię klasikala. Ja już to mówiłem na początku streama, dlatego że za długo by to wszystko trwało, a nie chciałbym tutaj mieć takich nieuprzejmości i takiej, powiedzmy, gry, w której zawodnicy mieliby szansę, no, mówiąc wprost, oszukiwać, tak, wspomagać się programem. Mniejszy czas to niweluje troszeczkę. Też oczywiście tutaj żadnych oskarżeń nie insynuuję i tak dalej, ale po prostu chcę takich rzeczy uniknąć, dlatego będę robił w miarę szybkie tempo. Ale 5 plus 0 wchodzi w grę jeszcze, tak. 5 plus 0 będziemy mogli sobie jeszcze rozegrać kiedyś, na pewno. No będę testował różne formaty, słuchajcie. Różne tempo gry będzie tutaj, na pewno. No dzisiaj internet już hula dobrze, więc miejmy nadzieję, że to wszystko się jakoś ułoży. No tak, tutaj ewidentnie widać, że tak, będzie wymiana, pionek zostanie. No ja myślę, że właśnie w takich sytuacjach, kiedy jedna strona ma mało czasu i tylko króla pionka, to nie wiem, czy jest sens dalej grać. No, 3 plus 0 to partia by się od razu już zakończyła. 5 plus 0 jest dobre. Ja grywam najczęściej 10 plus 0, ale jasne jest, że to za długo na turniej. No tak, dzięki za to, że się z tym też zgadzacie. Matowanie skoczki migońcem. Nie, tutaj czarne powinny być po pionka po prostu. Na czas się nie wygra, gdy jest 1 sekunda do przodu za ruch. Trzeba po prostu grać dobre ruchy. Okej, to król powinien zbić pionka. No, to skoczek odejdzie. Czarne chcą zachować więcej materiału. Okej. Do końca tej rundy mamy jeszcze jedną grę. Tutaj widzimy. Nie widzimy, muszę odpalić. A już się skończyła partia. I za kilkanaście sekund mamy rundę numer 3. 122 osoby. No świetnie, słuchajcie, dopisaliście niesamowicie. Dzięki, ludzie. Dzięki. I jedziemy. Okej, powodzenia życzę. E4, no to C5 sobie zagrajmy. E6 sobie zagrajmy. No niech będzie A6. No liczę, nie ma TV, ale też pokazuje ludzi, którzy streamują, więc to może być jedno i to samo. Czeskom przede wszystkim był pierwszy. Dziękuję Ci za followa. Alicjus jest drugi, powiedzmy. Znaczy nawet nie jest drugi. No to jest dosyć młoda platforma, ale bardzo przyjazna, naprawdę świetnie przemyślana. Okej. Tak grają. Widzę, że tutaj mój przeciwnik trochę zna teorii. Witam Cię, Krzysztofie Walendowski. Tutaj wiem, że król F8 jest dobrym ruchem. Więc sobie tak zagrajmy. Mamy tutaj plany H5 zagrać, albo G5 później. No zobaczymy, jak to się ułoży. Okej, no to grajmy H5. Słuchajcie, tak naprawdę to jest chyba drugi stream, czy pierwszy, czy drugi, będąc już na towarzyszu na Twitchu, czyli taki, że tak powiem, plusik jest, że są włączone subskrypcje. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, one są niestety odpłatne. No nie musi to być konieczność, oczywiście, ale jest taka opcja w razie czego. Tutaj mam już dwie subskrypcje, także się niesamowicie cieszę. Jakieś pokazuje mi progi, że jak będzie 15 subskrypcji, to jakieś są punkty za subskrypcję, coś tam. No Twitch jest tak rozbudowany, że ja jeszcze dokładnie nie kumam, co tam, z czym to się je. Okej, zagrajmy sobie. Aha, tutaj będzie taki ruch. Może zagramy król G8. Taki ruch roszada na raty troszeczkę, gdyż tutaj goniec na G4 groziło. Zagrajmy sobie gońcem na B7.
Okej. I spokojnie walczymy. Tu jakieś plany C5. Hetman C7 może. O, tu wymiana. No jest to prawdopodobne i zagramy sobie szybko C5. Jakieś groźby tutaj rentgenowskie istnieją. Ja przypuszczam, Kacper, że tego towarzysza to wcześniej już można było mieć. Tylko ja jestem taka gapa internetowa. Może tak, tutaj z opcją. Dobra, Hetman E2. Może G6, żeby jednak króla stawić na G7. Tutaj tak zagrajmy. Witam cię, Stefczyku. Okej, król do góry. Dobra, skoczek. No to wieża na B8. Zawsze tu będziemy spoglądać na pionka. Nie, no to wybijemy tego tutaj pana. Zagramy wieża na B4. Goniec niby lepszy od skoczka, ale tutaj pionki na czarnych polach wygląda to dobrze. No tak się ustawimy. Tu jakieś będę kombinował takie plany, żeby tam tego pionka wziąć. A przeciwnik mnie zaczyna atakować z tej strony. Słusznie. Słusznie, słusznie, ale D3 może wrzucimy. Takie bicie tutaj, jak zbił jednak zbił. Okej, to się przedostanę tu wieżą. Goniec E4, dobra, skoczek B6, dwa pionki wiszą. Okej, taki ruch jest oczywiście możliwy. Może tak? Z jakąś opcją szacha? Dobra, i robimy opcję szacha, wymieniamy hetmany. Oj, tutaj przeciwnik nie chce wymiany, ale ja to uczynię. No, goniec mógł zbić hetmana, tutaj nie ma podstawki. No ale dobra, dziękuję bardzo. Czy mam w planach przedstawienie matowania dwoma skoczkami na kanale? Dwoma skoczkami nie da rady zamatować, więc nie mam tego w planach na pewno. Gońcem i skoczkiem ewentualnie można. Jest punkt, sukces, jak na to tempo. No to pięknie, Piotrek. Gratulacje, gratulacje. Dobra, odświeżmy tutaj tą stronkę, jak to wygląda teraz. 19 partii jeszcze jest rozgrywanych. No, widzę tutaj liderzy zdobywają po 3 punkty z trzech partii, więc niedługo się spotkamy. 126 osób, świetnie, słuchajcie. Bardzo się cieszę, jest nas bardzo, bardzo, bardzo dużo. Elegancko. Dobra. Cały czas chyba do turnieju jeszcze można dołączać. Przypominam, mamy 13 rund, więc to jest cała masa gry jeszcze. I 3 rundy są za nami. Ale idzie to w miarę chyba zgrabnie, więc myślę, że mniej niż 2 godzinki powinno nam zająć. Troszkę zobaczmy na przysłowiowy dół tabeli. No, niektórzy na turniej nie dotarli, tak jak widać. Damiana 03 nie ma, szkoda. Niektórzy po prostu może zapomnieli, albo problemy z internetem. Tutaj widzę, ktoś walczy bardzo ładnie. Irvine. Irvine. No tutaj niektórzy, no takie tutaj powiedzmy duchy, bym tak rzekł. Są pauzy, ale tutaj walczą osoby bardzo fajnie. No tych pauz trochę jest niestety. No, trudno, 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 ale większość gra. Ja dopiero zacząłem także daleko z tyłu, ale jest półtora,
Druga runda odmienia się w trzy. W trzecie. Trochę nie rozumiem, co piszesz, Krzysztofie, ale udało się zagrać. No i w porządku. Kogo z zagranicznych szachistów lubię oglądać? Znaczy, ja też rzadko oglądam zagranicznych, ale lubię Nakamurę sobie czasem zerknąć. Kilka minut tam sobie zawsze znajdę. Lubię Nakamurę, to prawda. Zagranicznych. No, taki inny szachista z naszego grona lubi szachistki oglądać. Pozdrawiamy Arkadiusza K. Dobra, bufory 24, no to jedziemy. No to zagrajmy sobie, a może skoczek F3. Trochę inaczej niż zwykle. Skoczek F6, no to jakieś B3. A propos oglądania Nakamury, Nakamura tam tak mniej więcej gra. No i jakieś G4, takie trochę szalone. Będziemy tutaj próbowali grać niestandardowo, bardzo, bardzo niestandardowo. Okej. Tutaj skoczek D5, no to E4 jedziemy. No i skoczek C3, tak po prostu. D4 trzeba wrzucić. Goniec G4 będzie możliwe, goniec E2. Tak, strzałki na kamury są niezłe, to prawda. No to jakieś H4. Spróbujemy postraszyć tutaj przeciwnika. Pytanie, czy długa roszada wchodzi w grę? No, trzeba zrobić jakieś zdrowe ruchy. Hetman D2. Tuż można straszyć H5. Tak naprawdę. Długa roszada jest w gotowości. No dobra, niech będzie to A4. Nie damy przeciwnikowi szansy tutaj na jakieś kontry z tej strony. Hetman S7. No będziemy straszyć. Już gramy H5. Nie ma na co czekać. To zawsze taki ruch niewygodny. Tutaj oczywiście D5 zagrajmy. Okej. No, trzeba zrobić haroszanę. Wieża zawsze się przyda potem tam do ataku na linii H. W razie czego. Jeszcze gońca uruchomimy. No to goniec G4 mogło być zagrane wcześniej. Goniec E2 niech będzie. Dobra. I hetman E3. Bronimy pionka na E4. Dobra, goniec D7 to jakieś kontry będą, myślę, że próbowane grać. No zagramy sobie wieża H2, wieża H1. Konsekwentnie. Dobra. Może skoczek D2. Ten skoczek zawsze na C4 może fajnie stanąć, a też F4 takie można przekombinować. No, dużo jest możliwości. No, widzę, przeciwnik ostro sobie pogrywa. To zagrajmy tak. Zbijemy sobie tego piona na C6. Teraz ten pionek będzie wisiał. Tutaj odbiję to gońcem. Skoczkiem poszło. Dobra, wybijamy gońcem. Pion więcej. To też jest dobra informacja. Tu zbijemy tego gońca. Okej. I skoczę gdzieś na D5, myślę, że aktywnie. To na B3 jest bronione przez skoczka, to też jest ważne, bo czasem poświęcenia idą. Dobra, myślę, że król na B2. A, tu są jakieś już kopytka. Trochę tego nie przewidziałem. A też miałem tutaj taki ruch. Ok, wybijmy tam. A tu jest strzał. No trudno, na razie wymieniamy. Przeciwnik nie widzi, ja również. Wracamy. Wieże wymienione, więc jest dobrze. Okej.
No, z powrotem zagrajmy C3, będę chciał spróbować zagrać. Tak też czy nie? I tak. I tutaj hetman na H3 ma dobre opcje. Okej. Okay. Wymienimy. Tutaj będziemy a tu wisi. I to idę po tego. Tu jest szach. Okej. Okay. Jednego wezmę. Tutaj mam też szybkie piony. No idę tymi pionkami, tu nawet nie ma na co czekać. Okej, lecimy po tymi pionkami. No ten skoczek chyba nie zatrzyma mi tych pionków. Obijemy. Dziękuję ci, bufory, za grę. Pierwsza wygrana Wadery 6-6-6. No gratulacje, gratulacje. No i fajnie. Okej. Okay. Dwa i pół na cztery. Ale drugiej rundy nie grałem. No to ładnie, ładnie. 3-4. No piszcie, piszcie, jakie macie na razie wyniki po czterech rundach. 128 osób. Fajnie, fajnie, fajnie. Ale nas dużo. Któż to jeszcze walczy? Alcybiad walczy. Alcybiad walczy. Alcybiad jest czarnymi. Co tu się dzieje? A, więcej pionów. No to dobra, to zamkniemy tą pozycję. Wejdźmy na... Bajonista kontra Chigorint. No tak, dwie figury mniej chyba mają białe. 1,5 na 4, bo dopiero w czwartej doszedłem. Okej, okay, no 13 rund daje tu możliwość, że sobie można jeszcze pograć. Bicie, bicie, dobra. Okej. Okay. Jest bicie na C5. Dzięki serdeczne, Patrol. Opłacało się oglądać swoje analizy partii. No, analizy partii zawsze uczą. Nieważne, kogo byś analizował, zawsze uczy. Dzięki, dzięki za followki. No tak, tutaj widzę, że bajanista nie daje żadnych szans tutaj Chigorindowi. Kompletnie. Wróćmy do partii. A nie, już Alcybiad skończył. I ma 4 na 4. No, mamy na razie 5 osób, które mają komplet punktów. Jeszcze ktoś z tych osób dojdzie. Zobaczymy, jak to wygląda. Na przykład, o zobaczcie, w takich sytuacjach białe mają przewagę w materiale. Jak jest ta sekunda do przodu, to jest szansa właśnie wygrać tą pozycję. Bo, znaczy, nie trzeba przegrywać na czas, że tak się wyrażę. No tak, dwa hetmany. Tutaj wystarczy robić bezpieczne ruchy. Grozi mat na G7. A, nawet tutaj. Ładnie. Właśnie o to chodzi, że ta sekunda daje tą możliwość. Bo już myślę, że białe by na czas przegrały, gdyby było 3 plus 0, dajmy na to. Okej. Okay. Jedna partia do końca tej rundy. I za niecałe 20 sekund zaczynamy rundę numer 5. Jest 6 osób, które mają po 4 punkty w tym wypadku. Jak wygląda końcówka tabeli? No tutaj widzę, że Irvine twardo 4-0, ale brawo za grę i za nieodpuszczanie, tak? Tutaj są też X Konfucjusz. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej. Bajanista, powodzenia. No i gramy, moi drodzy, 3 plus 1, D4, skoczek F6 sobie zagrajmy. I posunięcie E6 tym razem, no to C5 niech będzie ruch. Okej. Okay. Tu widzę podobne domki, sobie ustawiamy. Ok, skoczkiem sobie zagrajmy. Normalne posunięcia robimy. Ok, ich D5.
Dosyć chyba symetrycznie to wygląda. Zbijmy to sobie na D4. Ok. I wieża C8 może wjechać. Cóż to za pozycja? Pozycja jak każda inna. Może A5 się przyda. Żeby tu jakieś A4 spróbować czasem zagrać. Ok, wieża E8. Wszystkie figury wprowadźmy do gry. No i co dalej? Co dalej, moi drodzy, tutaj kombinować? Ok, no jakieś H6 się zawsze przyda. Profilaktyczne, trochę wyczekujące posunięcie na pewno. Może tak, goniec D6 aktywniej trochę. Może jakiś hetman E7. Ok. No może hetman E7. Mimo wszystko tam na jakieś A3 widzę. Widzę opcję. A też skoczek E4 jest możliwa. Prędzej czy później. Witam Cię w Rodku. Dobry wieczór. Zapraszam też do turnieju. Jeszcze można grać. Cały czas można się dopisywać, mimo że turniej jest systemem szwajcarskim na dystansie 13 rund. Tu nastąpiło bicie. Ok, to takiego bicia się nie spodziewałem. Myślę, że to, ta wymiana byłaby dla mnie jest dobra. Ten skoczek na E5 zawsze stał całkiem sympatycznie. Ok, no i tutaj chyba lekki powrót zrobimy na B7. Tak po prostu. Kontrolując cały czas sytuację. Mam nadzieję, że kontroluję tutaj sytuację. Ok, tutaj może wieża C7, tak z opcją zdwojenia, wiesz. Dawno nie zdwajałem, wiesz. Tutaj muszę też uważać na taki ruch skoczek F6, F5, skoczek F5 w przyszłości. Jest to bardzo, bardzo groźba realna, no właśnie. Ale jeszcze wieża C8 mogę zagrać, taki ruch nie wchodzi, bo tu się dwa razy broni. Zawsze jakiś taki goniec B4 też jest możliwy. Właśnie problem w szachach jest też taki, znaczy może nie problem, tylko rozkminy są takie, że jak gramy dosyć twardo i nie dajemy przeciwnikowi nas ugryźć, to przeciwnikowi może się grać ciężko. No i tak mi się wydaje, że to mi się uda. Wydaje mi się, że mi się to udaje w tym momencie, w tej partii. No tutaj jest słabość, która jest atakowana, tu jest pionek izolowany. No, wydaje mi się, że mam lepszą pozycję. I chyba tego pionka zdejmuję i powoli to się zacznie sypać. Tak, coś czuję. Druga wygrana. Tutaj coś będzie groziło. Mogę wtrącić takie posunięcie nieprzyjemne. Tu wieża F6 wtedy wejdzie. I gdzie ta wieża teraz ma uciekać? Ok, no to F6 gramy. Dobra. No, biję mimo wszystko. Aha, jak zbiję, to tutaj jest taki ruch. A nie, no dobrze, no pionek. Po prostu. No na H7 też jest bicie, tu mogę wybić. Ten pionek jest zdobyty. To chyba powrót. Nie widzę lepszych odejść póki co. No i grzecznie królem do środka. Do centrum. Może jakiś ruch. A szacha mogę dać. No i tam się gdzieś wieżą władujemy. Będziemy jakieś tutaj sztuczki stosować. Ok. Może tak i tak zaplanować, albo nawet F4. No tutaj wybiję, ok. No i tu mamy chyba szacha bardzo nieprzyjemnego. I goniec na C4. Leci, wszystko leci. No jeszcze jakieś tam sztuczki próbował przeciwnik. Ok, dziękuję Ci, bajanista, za grę. Słuchajcie, nie ma odpuszczania. Pięknie, sobota idealna. Dzień dobry, szachuś, powodzenia. Cieszę się, że umiliłem Ci sobotę. Powodzenia również, jeśli grasz w turnieju. Dajcie znać, z jakich miast jesteście, z jakich miejscowości. Zobaczymy, czy ktoś z zagranicy, ktoś z Malty mi pisał, że jest.
Ja nadaję z Olsztyna. Może ktoś z Olsztyna teraz. No, Alcybiad jest z Olsztyna, tyle wiem. Panie Kotku, jeden, ale no trzeba walczyć. Gniezno, Kielce, Podkarpacie, Włocławek. No to cały kraj już jest z nami. Cudowna sprawa. Lublin. A dużo mam widzów z Lublina, tak mi się coś kojarzy. Gliwice, Pleszew. Czarku, no raczej nie zagram z tobą po meczu, wybacz. 13 rund to i tak dużo. Może innym razem jakaś gra z widzami, zobaczymy. Kraków, Ząbki, a może ktoś z Zabuga? Radom. Okej, fajnie, 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 że to się tak fajnie rozrasta. I docieracie tutaj do Olsztyna, wirtualnie chociażby. Okej, słuchajcie, no co mogę powiedzieć? 131 osób, no pobiliśmy rekord turnieju, no. W arenie mieliśmy 235, ale to była arena z okazji Dnia Niepodległości, więc większość osób miała wolne. A w taką sobotkę tutaj to myślę, że i tak super sprawa. Mnie bardzo boli w turnieju, że gram sobie na 1,1K. Aha, że ranking, tak? Wchodzę do top 10 tabeli i kilka meczów z ludźmi 1500-2000 i cyk, top 50. Ale to dobrze, trzeba grać z silniejszymi od siebie. Gdańsk, tak jest, pulchny. No to dobrze, 49 miejsce, spoko, 3,5 na 5. Można jeszcze dołączyć, panie Tomaszu. Jasne, że można. Tutaj zaraz ci pulchny 05 poda link. Już to zrobił właśnie. Chyba można jeszcze dołączyć. W ogóle chyba można do Szwajcara się dołączyć, jak widać. Kętrzyn pozdrawia. O proszę, killer kawior. No ja z Kętrzyna pochodzę, więc to są moje korzenie. Serdecznie pozdrawiam. No, do Olsztyna jest niedaleko, to jest raptem 90 km. Więc to jest wszystko. Można na hulajnodze szybko przejechać. Z górki mamy. Wrotku, ja cię kręcę. Ty to jesteś święty Mikołaj, naprawdę. Serdecznie ci dziękuję za tą stówkę. To już jest chyba drugi raz od ciebie, z tego co pamiętam. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Na wpisowe do turnieju się przyda, które wynosi dużo. To tak sobie postanowiłem zrobić tą składkę. Bardzo ci, Wrotku, dziękuję. Jesteś niesamowity. Ale wszystkim nawet za te piątki i dwójeczki, które dostaję. Bardzo, bardzo dziękuję. Jest mi niezmiernie miło. I nie wiem, co mam powiedzieć jeszcze, żeby za takie kwoty po prostu podziękować. Coś niesamowitego. Przyda się, przyda. No to już mam 13, prawie 14% zebranego wpisowego. Rewelacja. Alcybiad. Proszę bardzo, panie Alcybiadzie. Skoczek F3, wybór należy do ciebie. No to B3. Zagrałem jak Hikaru na Kamuren. No to chyba jakieś G4. Nie wiem, te G4 mi się ostatnio spodobało. Takie trochę szalone. No ale zawsze przeciwnik może trochę zostać wybity z rytmu. Wiecie co? A może D4, nie będę wymieniał. Dlaczego mam wymieniać? To H4, jedziemy. Dobra, no to chyba E3, bo tak po prostu. No, Wrotek tutaj zaszalał, naprawdę. Skoczek D6, okej, z skoczkiem wyjdziemy sobie spokojnie. Oho, tutaj nacisk na D4. A kto mi zabroni zagrać C3? Grozi E4. No D5 jakieś trzeba kopnąć. Tak, okej. Kto mi zabroni tak grać, moi drodzy? Okej, to zagrajmy sobie teraz. Zagrajmy sobie teraz. Jak sobie zagrajmy? Może zagrajmy sobie A3. Żeby skoczek mi tu nie wleciał, bo planuję sobie zagrać gońcem. O, dokładnie tak. No tutaj pan Alcybiades próbuje mnie ograć strategicznie. Jedziemy H5. Tak, w centrum jest uderzenie. No to wybijmy to. Wszystko do końca. Niech będzie.
I lecimy na G6. Teraz pytanie. No na pewno tutaj czarny ma chyba dobrą pozycję, tak mi się wydaje. Może jakiś hetman. Hetman F3 jakiś sobie zagrajmy. Aha, tu pionek leci. No to niech leci, no to jakieś piony, jakieś straty muszą być. Jakaś tutaj roszada. Właśnie podstawiłem materiał, niestety. Czy na pewno podstawiłem materiał? Tak. Chyba nie, ale pionek i tak jest mniej. Tak, Tomaszu, no wpisowe do kołówki na IEMA to dokładnie 200 euro w tym wypadku, więc dokładnie 920 zł po kursie turnieju, więc no trochę kosztuje, niestety. Ale zaraz, jak ja to policzyłem? Ja mam jakoś mniej, to co ja tutaj w ogóle robię? O kurczę, coś w obliczeniach. Fło. A to ci feller, no. To teraz już mam mega małe szanse. Coś mi się poprzestawiało. Myślałem, że tutaj na równi w figurach wychodzę. Okej. Dobra, co ja tu biedny żuczek mogę zrobić, no. Mogę sobie coś tam jeszcze pograć, kilka ruchów. I tyle z mojej zabawy będzie. Okej, niech będzie wieża G4. No, pan Alcybiad tutaj wszystko widzi, no, nie odpuści. No Pablo daj, no dwie osoby na live'ie. No wiesz, no to nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Też kiedyś miałem po kilka osób na live'ie i jakoś żyłem, tak powiem. No tak, zagrajmy. No tak, teraz jest super, 100 ludzi, bardzo się cieszę. Alcybiad nie odpuszcza. Chce mnie tutaj nieźle zagrać. Ograć szybko. Dobra, lecimy. Wieżą gdzieś tam aktywnie. Coś spróbujemy jeszcze pomieszać, bo skoczek w takich sytuacjach może być niezwykle silną figurą. Coś tam można zamieszać mimo wszystko. No tutaj przede wszystkim król mu jest póki co jeszcze względnie bezpieczny. No i zobaczymy, jak sobie tutaj Radek poradzi. No, czy to wygram, to nie wiem, to nie. To do wygrania tutaj 100 lat. Raczej to jest praktycznie niemożliwe. No, szacha widział, to dał. I teraz pytanie, czy tak zagrać. Momento, momento, momento. Okej, może tak w ogóle. Niech będzie taki ruch. Ja może tego pionka wezmę wieżą. No i zobaczymy, jak tutaj to będzie wyglądało. No tak, no wezmę tego piona, muszę. Będzie mnie tu męczył teraz. Okej. Dobra. Teraz pytanie, jak grać dalej? Może tak. Co dalej tutaj się stanie w tej sytuacji? Spokojnie, ciężko pracujemy na to, żeby tu być partnerem. Więc. No
No dobra, król C3. Lecimy. Ok. No szacha dam. O szach, no to Radku tutaj pozwoliłeś mi tak dużo? Ale to jest i tak dużo, ale może i niewystarczająco. Cóż to za poza? Jakieś maty grożą. Niebezpieczeństwa. Wieże atakowały króla, a już nie atakują. Chyba mamy mata. Tu albo tutaj. No tak. Udało mi się. Udało mi się wyjść z tego totalnego wora. Dzięki, Radek. O, i będziemy wisieć na telefonie i analizować. No dobra, 5 gier jeszcze trwa. Współlider, mój współlider. O kurczę, blado. Dziękuję serdecznie. Mój współlider. Nie wiem, jak ma na imię, ale po rankingu widzę, że to jest kozak. To jest kozak. I am Matt Checkmate. Piękny nick. Zremisowałeś 1500. No, pff, normalna sprawa. Maciek, jeszcze za mało trenujesz. Dobra. I mamy współlidera. No to jedziemy. Życzę powodzenia. I'm checkmate. Check. I'm mate. Checkmate. Świetny nick. Ok, D4, skoczek F6. Zagrajmy sobie nimco. No to co, C5 jedziemy, nie? Dobra, takie posunięcie tutaj, ok. No dobra, niech będzie tak. Zróbmy tą roszadę. Obijmy. No i może tak. Strategicznie troszeczkę spróbujemy tu przeciwnika. W taki sposób to zostało zagrane, a to ciekawe. Może tak i tak zagrajmy. Tutaj mi się pozycja podoba. O, tym bardziej. No, kurczę, blade. Jakie warcaby? O co chodzi? Nie kumam. No, skoczek tutaj na A5 koniecznie. Aha, tu podwaliłem. No to pochwaliłem. Dzień przed zachodem słońca. Piona stracę, ale tutaj jakiegoś odzyskam. Prędzej czy później. W każdym razie powinienem. Ok. No muszę pionkiem niestety. No tutaj też odbiję piona. W pionach porówno i pozycja jest taka, że trzeba chyba się na remis zgodzić. Ale jeszcze dużo gry. Jeszcze dużo gry. Tam spróbujemy coś, że tak F5 wykorzystać pionka. Trzeba go do góry podciągnąć. Oj, to nie był chyba dobry ruch. Zagrajmy sobie tak i tutaj skoczka na A4 wstawimy. Mam wolną linię i nie zawaham się jej użyć. Jakie warcaby, blondas? W szachy gramy. Do warcabów to mi daleko. Wieża D8, zagrajmy. Chociaż C5 było też chyba całkiem sympatyczne. Witam cię, Pete Black. Pozdrowienia od żony Agnieszki. Pozdrawiam żonę Agnieszkę. Mam nadzieję, że moja żona tego nie słyszy. Bierze D7.
Oddałem linię, w sumie trochę głupio. No lecimy tak. Aktywność i na króla trzeba lecieć. A teraz tak, tu. Do góry. Aha, wieża B7 jest. Wieża B7, okej. Dobrze, dobrze, Kacprze. Śmiało, uciekaj. Co ja tu pograłem w ogóle? Strasznie źle pograłem. Dobra, tak. To pograłem gorzej. Teraz przeciwnik zyskał inicjatywę. Oddałem wolną linię, niepotrzebnie. Z powrotem. Pionki mi kosi. No słusznie, słusznie. Też muszę jakieś piony brać. No ja sobie zdaję sprawę, że tutaj podstawiam. Będzie walka o remis. O ile w ogóle to można nazwać walką o remis. No właśnie. Ciekawie. Ciekawie i mało ciekawie tak naprawdę tutaj. No do góry niech ten król wędruje. Aj, podstawka. No to gratulacje. Checkmate. Aż sobie sprawdzę analizkę. Jestem tylko ciekawy w końcówce moich poczynań. Dokładnie nawet w tym momencie. Wymiana hetmanów, goniec G5. No tak, wiedziałem, że tu już jest strategicznie ciut lepiej. Tak, goniec tu, skoczek. No tak, nie sądziłem, że skoczek tu wskakuje. Ja nie chciałem gońca oddać, a też niepotrzebnie. Można było gońca oddać. Skoczek i skoczek mi wleciał, dobra. I tak, dobra, tu. Nie, no to jest równa, oczywiście, że równa, ale czarnymi troszkę skoczka mam wyżej wysuniętego, więc mi się bardziej podobało. No tak jak sądziłem. Ale ta pozycja chyba w ogóle była dobra. Skoczek C4 każe grać. A skoczek C4 tu grozi i nie pozwala wejść na E5. No tak, no, szachuś. Jeszcze musisz się sporo nauczyć. No to mamy, słuchajcie, lidera 7 na 7. Brawo. I'm made, checkmate. Piękny nick, bardzo mi się podoba. Tutaj oczywiście widziałem taki ruch, bicie, no ale to wybiłby tutaj, chyba i tak jestem w trąbce. C5, no tak, tutaj już musi być technicznie przegrana, dobra. A więc zapominamy o tej partii. I lecimy dalej. I lecimy dalej, moi drodzy. No 7 na 7, checkmate, ładnie. Zobaczymy, jak tam inni. Alcybiad walczy, bufory. Tutaj co się dzieje? Pionków więcej, więc przypuszczam, że Alcybiad powinien sobie poradzić w tej sytuacji. Tak trochę szybciej skacze, ale tutaj nie widzę. Dobra, Cigorint. Co tutaj się dzieje u Cigorinda? Już nic? Już się tak partie szybko kończą. Jesteś czwarty, chessboard, kork. Może się spotkamy zaraz. Jest bardzo duża szansa, że nas skojarzy. Już piąty. A, Gataximo, okej. Według słownika synonimów, jeśli coś jest w trąbkę, to jest po prostu fajne. Dzięki, Tony Lambada, będę pamiętał. No ja miałem na myśli trąbę, no. Mam w trąbę, tak się przecież mówi, no to mówię w trąbkę. Pozdro z Kwidzyna. Dzięki, chessboard, kork.
Cigorind pisze. Potrzebuję treningu po świętach, bo dostaję baty. Tak, Cigorindzie, wiem, przepraszam cię najmocniej. Ja miałem się ciągle do ciebie odzywać i nie odezwałem. Jeżeli jutro będziesz na Skype, to do ciebie dzwonię i pogadamy. Jutro do ciebie jakoś tam zadzwonię koło południa w takim razie, jak będziesz dostępny. Nie znasz się, Blondas? No tak, to są szachy, to jest królewska gra. Warcaby tutaj nikt nie gra, moi drodzy. Partii jest w sumie 13, skończy się runda numer 7, więc jesteśmy na półmetku. Dobra. Dobra, i czekamy na rundę numer 8. Jeszcze chwila. Tu jest matowanie hetmanem i... Oj, tylko kliknąłem i padł. Kurczę, blade, no ja wam przynoszę pecha. Tam, gdzie zobaczę partię, to dzieją się niesamowite złe rzeczy. A właśnie, gramy. Powodzenia. No dobra, skoczek F3. Niech taki ruch nastąpi. D5. No tam grali kiedyś B3 jeszcze, z tego co pamiętam. A tak mi się jakoś ten system spodobał. To taka jest gierka, słuchajcie, na logikę chyba w miarę. No to jakieś D4 może. No i wprowadźmy drugiego skoczka i tyle. No dziwnie to wygląda. H3, G4 może spróbuję. Ale to jest zawsze troszeczkę inaczej niż w teorii, więc może przeciwnicy będą się mylić. Chociaż tego skoczka gońca powinienem chyba rąbnąć. No i sobie gramy w szachy. A teraz to wezmę tutaj. Zagrajmy tak, będę bronił i tutaj będę uderzał. To jest dobre zagranie, ale mam tu taką sztuczkę. Nie wiem, czy ona przejdzie. Zagrajmy sobie G5. Poświęcenie zrobimy sobie piona za otwartą linię i nieotwartą linię F. Dziabiemy, długa roszada i jedziemy wieżami na przeciwnika i pionkiem. Próbujemy swojego szczęścia. No tak, taki ruch jest możliwy. F3 zagrać trzeba. Raczej. No i tu jakiś plan hetman G2, może goniec E2, F4 nawet. Spróbujemy. Będziemy straszyć. Tutaj. Goniec E2. W takim razie i straszymy. Na strachu to się pewnie tylko skończy. Okej, no puściłem to pole, to wiem o tym. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Czarny twardo broni. Twarda obrona. Ta linia może nie być wystarczająca. Poszukajmy innej opcji w takim razie. Że tak, tak, tak. Któż to wie? Zawsze królem jeszcze mogę sobie spokojnie na B1 zagrać. No pion mniej, okej, ale pozycja bardzo niestandardowa. I zdwojone pionki przede wszystkim. Jakby pionki były wyprostowane, to też trochę inaczej. Okej, to muszę zbić gońcem. No dobra, bije z szachem. Król bije tam. Król bije tu, król odchodzi. Ciekawe ciekawostki. No i idę na to, no. Idę na to, bo dlaczego mam na to nie iść? Król w centrum, wprawdzie piony są fajnie ustawione. Pionek mniej. Zobaczymy. Tam grożą jakieś niebezpieczeństwo. Dzięki serdeczne za followka.
Zgoda. To przyznaję się, że mam tutaj w trąbkę. W trąbę. W trąbę. Dziękuję, dziękuję. Tylko to jest zły moment teraz na dziękowanie. Ajajaj, co tutaj się będzie działo? Coś tu chyba źle policzyłem. Jak widać. Może tak? No i co teraz? Mój drogi przeciwniku. Wiem, że mnie słyszysz, wiem, że mnie słyszysz. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Goniec na H5, no nie wiem. Poszło. Koniec. Chociaż pionkiem chyba było lepsze zbicie. No idę do góry trochę. Może tak. Aja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 j
Cześć Łukaszu. Zaproponuję strategiczny remis. Ciekawe, co przeciwnik zrobi. Nie przyjmuję, oczywiście, że nie. No 3 plus 0 to już by było inaczej, prawda? No niestety 3 plus 0 to nie jest. A no właśnie. A no właśnie, mój drogi panie. Dobra, uczciwie się poddaję. Nie ma co grać. Gratulacje. Przynajmniej będzie trochę ciekawiej. No lider zremisował. Dobra, tu czołówka odskakuje. No to dobra, trzeba się brać do roboty teraz, słuchajcie. Dobrze, że jest 13 rund, więc trochę sobie pogramy jeszcze. No ładnie. Chessboard mnie załatwiłeś. Ale sobie próbujemy grać różne debiuty, oczywiście. No dziękuję, dziękuję. Powodzenia ci dalej życzę. Mamy jeszcze, słuchajcie, rund było 8. No jeszcze 5, jeszcze jest milion lat gier. Można sobie jeszcze pykać. Można jeszcze dużo grać. Okej. Jedna partia się jeszcze toczy, tutaj już widzę, białe matują. Ja myślę, że w takich sytuacjach, no nie, no każdy ma prawo oczywiście grać do końca. Jakieś paty są, czy coś w tym stylu. Dzięki Adamek za followka. No tak, tutaj już myślę teraz to. Myślę, że już po prostu formalność. Ale jak widzieliście, w niektórych partiach jeszcze były paty.
partia się już kończy. Za kilkanaście sekund kolejna runda. No, Szachuś zniósł dwa jaja. Jak prawdziwy facet. Dosyć już jajek, że tak powiem. Przedświątecznie. I lecimy dalej. Dobra, go. Maksymalna moc. No to mam cię, chłopie. E4, E5. Wyciągnijmy wnioski z poprzedniej partii. Dajmy szacha. A tutaj to się G3 nie gra teraz chyba. Gra się? A może. Gramy D5. Okej. Może i tak. No tak, tak. Takie ruchy też widziałem. Gdzieś tam grali. Dobra. Może tak? Proszę do naraty. Jak to w pionach będzie wyglądało? Jak mi zbije tego, to będzie porówno, ale król będzie strasznie golutki. A to bije tego skoczka. Będę miał z głowy przynajmniej. No, jakieś tu aktywności się pojawiają. Czemu z nich nie skorzystać? A i król zwiewa. Dobra. No może... Może tak. Odrobinę mi brakuje gońca. Niech będzie C5. W zasadzie czemu H5 wcześniej nie grałem? No to wchodzę tutaj, atakujemy cię, proszę pana. I będzie gorąco chyba. Raczej będzie ciężko. To grzecznie z powrotem. Panie Macieju, figura wzięta. Wieża jest w tarapatach. Dzięki, Maciuś. Trochę szybko grałeś. No, jestem na drugim miejscu, ale jeszcze trochę, jeszcze trochę. Trochę gier zostało, niestety. No, Maciuś, pograłeś strasznie tam, strasznie źle pograłeś. A z naszej ostatniej partii wyciągnąłem wnioski. Dziękuję bardzo za followki. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. No i co? Czekamy sobie na rundę kolejną. Fajnie, że jest was ponad 100 ludzi na live'ie. Bardzo się cieszę. Dobra. No, drugie miejsce, ale to... Nie, 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 to jeszcze partie trwają, dlatego to nie jest taki proste. O, zobaczmy partię lidera. Już się skończyła partia? Jak to? Nie no, partia lidera. Czy chyba trwa, czy nie? Remis. Panowie podpisali remis. Okej. Odświeżamy tutaj stronkę. Czyli tak. Mam punkt straty do lidera. Pół punktu straty do drugiego miejsca, czyli Alcybiada. Chessboard, zobaczymy jak tobie idzie w tej partii. No, bezpiecznie chyba w miarę, chociaż czarne mają więcej przestrzeni. Jeszcze dużo gry. Dużo gry na pewno. Dużo gry, dużo zabawy.
Okej. No dobra, moi drodzy. Hetman A3, Hetman A3. Sprytnie, sprytnie trzeba przyznać. Hetman tutaj będzie atakował pionka jednego i drugiego. Chyba można wziąć tego pionka na A6. Chyba można. Chociaż takie dosyć ryzykowne może być trochę. Dziękuję serdecznie. A tutaj za królem zagrałem. Królem, jakim królem? No, wybaczcie, sobota wieczór. Aczkolwiek przy herbacie. Wieża A8 groziło. Tutaj poszło? No to trzeba lać, jak dają. Jak dają, to brać. Jak gonią, to uciekać. No co, chyba bić. Hetman wrócił? Co? Co to za posunięcie? Co to za ruch w ogóle? Przecież na E3, no właśnie. No wieża tutaj zagra na jeden, jeszcze wybije tego oczywiście, odzyskam pionka, ale dlaczego tak? Nie kumam za bardzo. Oj, tutaj jest groźnie, bo goniec B5 grozi. Ten pionek może być nieźle zaawansowany. Ale białe robią co mogą. Bić, 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 bić. Nie, nie można do końca bić. Na D8 nic nie ma. Goniec broni na E8 z wieżą. A tu grozi teraz goniec B5. Nieprzyjemne posunięcie. Sprytnie, sprytnie gra biały. Bardzo sprytnie. Ale chyba mimo wszystko jest goniec B5 teraz. Cześć strzelcu, witam cię. No właśnie. Ale zaraz, bicie? Nie, no tak, jakoś leci. No ale jeszcze można grać bez tej jakości. Tu są 2 na 1, więc to nie jest tak jeszcze tragicznie. Trzeba wieżą zagrać tu i tu. No. Dokładnie. I się tymi pionkami G4, F4 rozepchać, królem podejść. Tu chyba A3 trzeba wrzucić. B3 lepsze nawet. O, proszę bardzo, biały gra dobrze. Ale nie, to skoczek bije chyba, czy wieża. Tak, może to być remis. Trzeba zbić skoczkiem, potem skoczek D5 bierze pionka na B4. A tutaj to wieża na A1 może zdwoić, związać króla, skoczka. No nic, panowie grają dosyć teraz, już nic nie mówię, bo jest końcówka. Dawno nie grałem tak długo. Mi na dziś wystarczy. Dziękuję wszystkim za grę. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego dobrego. Print, powodzenia i zdrowia. No i co? Skoczek bije B4. No i białe muszą walczyć o remisik, chociaż to sprawa prosta nie jest. Bierze F4. O, ciężki ruch. Skoczek się trochę plącze. G4, dobry ruch. G5 się uda zagrać. Oj, i się uda G5 zagrać. I skoczek na F6 stanie. No to będzie dobrze w miarę. No, z powrotem można dać szacha. Skoczek 8, a nawet bicie na C7 by wygrywało szybciej. No teraz będzie remis, znaczy powinien być. Ładnie, czes, ładnie. Żeś się wygrzebał, ale na końcu wygrana partia była. Ja wam pokażę, zobaczcie. W tym momencie, jak wieża tu ruszyła, trzeba było zbić tutaj. Wieża bije i dopiero wtedy skoczek na E8. Wszystko z boku się lepiej widzi. No jeszcze próbują panowie, tutaj jeden i drugi. Białe mają szansę, jakieś tam teoretyczne może aktywność, dokładnie. Jak się patrzy na szachownicę z boku, zamiast grania, to się widzi 2 razy więcej, nawet 3, 4 razy więcej, to prawda. Wow, białe tutaj rządzą. Nie, no kurczę, na tym czasie to jednak cuda się mogą dziać. No proszę, proszę. Nieźle. To już bez litości. Dokładnie.
Pionek tam już dojeżdża do końca. I grozi mat. Dokładnie. Pięknie. Pięknie czas grasz. Pięknie, pięknie. Okej, gratulacje. No to mamy dwóch liderów po 8 punktów. Za kilkanaście sekund zaczynam kolejną rundę. Numer chyba 10. No, 13 rund to jest trochę dużo. Trzeba mieć kondycję na taką ilość rund na pewno. Okej, Strupiechowski. Jedziemy, skoczek F3. No i te G4 wrzucimy. E5, zagrajmy, męczymy skoczka D4. No, skoczek się tutaj ładnie zabarykadował. Okej, tutaj goniec będzie miał opcję wybicia tego. Już nie. Skoczek F4, hetman E3, skoczek G2, aj, ale by było. Sprytnie, sprytnie, trzeba przyznać, grają czarne. No już teraz to nie przechodzi, zaraz tutaj. Może tak? Spróbujmy tak. Leciutko postraszymy króla. No to tutaj mamy szacha i zdobywam hetmana, bo jest podwójny szach. No to mi się udała sztuczka. No wszelakie wymiany są tak. Dziękuję ci bardzo. Za grę. No tam była podstawka niestety. Okej, zobaczmy oczywiście na partię lidera tym razem. Jednego z liderów. No tak, tutaj chyba białe sobie powinny poradzić teoretycznie. Od 12 grasz na licześ. No to kilka godzin już leci. Faktycznie, trochę grasz. H5. No niestety problem polega na tym, że tutaj czarne mają tego króla troszeczkę takiego nieskoordynowanego, nie ma zrobionej roszady. No białe mogą próbować wymieniać po prostu figury i próbować realizować przewagę pionka więcej. To jak zwykle się bardzo łatwo mówi. No i te wieże się skoordynowały, to wygląda dosyć obiecująco. Tylko czy da się wykorzystać? O, bardzo ciekawe posunięcie. Kruch H7 bardzo ładnie. Tutaj takie H3 będzie kąśliwe. Chodzi o to, żeby naruszyć troszeczkę strukturę tutaj u białego króla. W ten sposób będzie możliwość teoretyczna, żeby go zaatakować. Jak będzie H3, to też jakieś osłabienie na G3. To są zawsze jakieś takie małe zaczepki. Okej. Okay.
No, białymi trzeba troszkę się jeszcze napocić. Nas grozi takie nieprzyjemne posunięcie. Zobaczcie, strzałeczką to pokazuje na G5. H3? Może bym zagrał od razu. Nie wiem. Ła! Cóż to za posunięcie? Chyba nie najlepsze. Chyba wieża G5 wchodzi od razu. H3? Hetman G3. Co to za ruch H3? Może czegoś nie widziałem, nie wiem. Dla osób, które jeszcze nie wiedzą, moi drodzy, jutro o godzinie 17, czyli 20 grudnia, gramy mecz z Kacprem Polokiem. 12 rund, 3 minuty plus 2 sekundy na ruch. Czyli ciutkę wolniej niż tu, bo tu mamy 3 minuty plus 1 sekundę na posunięcie. Zapraszam serdecznie. Kacper na pewno też będzie streamował. Także na pewno się widzimy już jutro. Witam Cię, Zibi. Witam Cię serdecznie. No, ładnie, ładnie. Tutaj widzę checkmate, nie odpuszcza. Wygrywa jak może. No, słuchajcie, to godni przeciwnicy się pojawiają na turnieju. Trzeba trenować, kurczę, blade. Po dwóch jajkach odbicie się będzie już trudną sytuacją. Okej. Zobaczmy, co dalej. O, jest Sylwia. Czy tu jest jakaś pani? Czy to jest pani? No pewnie jakaś pani. Kibicujemy pani Sylwii. Też to wygląda obiecująco. Pionek więcej u białych. Tylko czasu mało. No właśnie, ta sekunda. A to jest już niestety moja wina, bo taki ustawiłem tutaj reguły. No niestety. Niestety ten czas robi swoje. Proszę wybaczyć. No ale uczymy się grać trochę szybciej. Mimo wszystko trzeba próbować. To jest dobra okazja. Przepraszam, jedna z wielu okazji. Jak najbardziej. Któż to jeszcze walczy? Czy jakiś lider walczy? Nie. Żaden. Pan Mirosław Orłowski. Zobaczmy na partii pana Mirka. A tu jest mat. No. Mat na G6. Dzięki, Sylwia. Sylwia, mam. Prawdopodobnie Sylwia. Sylwia, może być też Sylwia. A co tutaj? To skoczek H7. Nie ma mata. Mat był na G6. O, rety. Panie Mirku, szybciej. Ajajajajajajaj. Trzeba szybciej grać. Trzeba tu szybciej grać, niestety. Taką fajną partię miałem i przeciwnik miał misklik. Lubię wygrywać jak każdy, ale nie przez miskliki. No tak, to się zgadza. No to są niestety dobrodziejstwa internetu. Nic na to nie poradzimy. Nasz Jan Krzysztof Duda niestety też nie wystartował w mistrzostwach, jak wszyscy wiecie pewnie, albo większość wie, przez problemy techniczne. No i cóż zrobić? Okej, jedna partia już się kończy. Dobra, już się zakończyła, więc za chwilę rozpoczynamy rundę numer... To już było 10 rund, słuchajcie. Runda numer 11. Za chwilę. 3 rundy do końca. Wskoczyłem na pudło. Trzeba utrzymać to pudło. Zobaczymy. Nazar. Kazachstan. Proszę bardzo. Mamy gości z zagranicy. Serdecznie pozdrawiamy. D4. No to lecimy. Okej. Dobra. Dobra, dobra, dobra. No to hop. I roszadka. Hop.
Nie no, w turnieju się chyba nie cofa ruchów, niestety. Cóż to za poza? Chyba tu podstawiłem nie, co, nie, co, co nieco, ale może i nie, bo skoczek tutaj, mi cię tutaj wieża bije. No dobrze, to dobrze chyba jest mimo wszystko. Okej. Może tak, tu z taką groźbą. No i teraz tak, ten pionek wisi, trzeba było go pewnie obronić. To ja sobie zagram wieżę C8 i to powinno wyglądać dobrze. A zbić nie mogę. No wieża C8, grajmy. Okej. Schodzimy tutaj wszelkich komplikacji na linii D. Atakujemy przy okazji pionka na C3 i tutaj teraz jak zagrać? No chyba trzeba wprowadzić każdą figurę do gry. Tak mówią w książkach i czasem na streamach. Wszystkie figury grać powinny. Pięć punktów. No gratulacje, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Okej, profilaktycznie chyba zagram sobie też H6. W razie czego, bez większego namysłu. To też jest czasem dobra strategia, że na siłę nie musimy wymyślać planów, tylko czekamy na jakieś tam zagranie przeciwnika. Chociaż już widzę jakiś tam plan. Skoczek na B6 mógłby być lepszy. No właśnie, teraz muszę zagrać skoczki. To ja na C4 fajną placówkę mam. Bullet Open. Nie biorę udziału w bulletach. Nie gram bulletów. Staram się ich nie grać. Znaczy dawno nie grałem. Nie. Jedna minuta to jest dla mnie troszkę za mało. Kiedyś lubiłem takie wariactwa, no teraz już niestety nie. Wolę dłuższe troszeczkę tempo. E5 będzie dobrym posunięciem. Tego gońca trochę zamknąć trzeba. Okej, no to tu się wpakujemy chyba skoczkiem. A, tu bijemy, proszę pana. I możemy tutaj C4 zamknąć ładnie. Wszystkie figurki pozamykać. Zamykamy im buźki. Lecimy hetman C5. Tutaj grozi bicie. Skoczek ładnie broni. Też trzeba pamiętać, że taki ruch jest możliwy, ale to jest bicie z szachem. A teraz goniec C6. Myślę, że będzie dobry. Tu trzymamy. Tu będzie akcja szła. Okej. Nie, są takie szanse. Czyżbym znowu coś podstawił? Tylko pionka. Okej. Tak, zagrajmy. Potem jakieś opcje szacha dać. Damy szacha. Wybić trzeba chyba. Wieża D8? Tak po prostu. Na wolną linię. Wieża C5, ok. Tu D6. No i A5 podciągnijmy.
Teraz, gdzie ta wieża może uciec? Tutaj pociągnijmy sobie króla i pionka. Z takim planem zagramy. Ok. A szacha mam na F6. Biorę hetmana. Przeciwnik podstawił. Zbijamy pionki po prostu. No i lecimy. Tutaj też można wybić. Dobra, dziękuję bardzo. No a liderzy nie odpuszczają. Wygrywają wszystko, co mogą. Nikt tutaj, widzę, nie odpuszcza. Dobra, a zostały nam dwie rundy. Zostały nam dwie rundy, moi drodzy. Już niedługo. Walczymy, walczymy. Dzięki, Strupiechowski. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Za 24 minuty zaczyna się Bullet Open dla osób z tytułem. Brać udział między Hikaru a Lireza. No nie, tak, okej, ale ja tutaj, ojejku, nie gram Bullet. W ogóle mnie to nie rajcuje kompletnie. Popatrzeć na tych wyjadaczy można jak najbardziej. Bardzo dobry jest Andrew Tank. On jest naprawdę niezły gość. No, Nakamura też jest świetny, tak. Ale ten gość to jest po prostu wymiatacz również. Moi drodzy, za kilkanaście sekund runda numer 12 i przedostatnia runda. No jesteście niesamowicie, że wytrzymujecie tyle. Godzina 40 za nami już w tym turnieju, więc nieźle, nieźle. Gramy dalej. Walczymy. Okej. Paruje graczy, minuta do parowania. Ok, dobra, to jeszcze czekamy chwilkę. Niektórych sparowało, niektórych jeszcze nie. Kamura, no wybacz, no. Okej, okay. Na pewno dobre jest to, że w Szwajcarze nawet jak chwilę trzeba poczekać na kojarzenie, to nikomu nic nie przepadnie. Dobra. A, i znowu każe na minutę czekać. Czyli coś tutaj jest takiego, że każe czekać cały czas? Nie wiem, czy gracie już, czy nie. Witam cię, subskrybencie. Jakaś partia się jeszcze toczy, ale to jest runda, która u nich... To jest jeszcze ta 11 runda? Grają jeszcze, no tak. No tak, tu już mamy mata. Okej, no to czekamy na rozpoczęcie. Kilkanaście sekund. Witam cię, Bartoszu. No tak, mamy live'a. Dzień dobry. I lecimy. Runda numer 12. Go. Lord Herjot. No skoczek F3, zagrajmy. No B3. Znaczy,
Gamescomie myślę, że warto sobie wykupić na pewno jakieś tam dodatkowe rzeczy, ale czy jest to jakaś konieczność? No nie wiem, według uznania. Cześć kocyku, dzięki. Jedziemy. O, tutaj z przeciwnikiem moim się gra dosyć szybko. Widzę, że wow, taki ruch się przyda. No to ten koniec się tam schował. Tutaj zagramy od razu E5 i skoczek na E4. Dzięki Bartoszu. A tu ja podstawiłem? Nie, chyba. Nie wiem, czy podstawiłem, już mało widzę w tej 12 rundzie, a trzeba się skupić, bo końcówki są najważniejsze. Chyba podstawiłem. No dobra. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Pion mniej, ale jakieś tutaj są słabe pola, na C5 na przykład, goniec za bardzo nie może grać i sobie to wykorzystamy. Nie za bardzo teraz mogę, więc hetman E3, nie? Brońcie Boże! Niech będzie tak. No, C5 jest dobrym chyba ruchem teraz. Liczę na to, że przeciwnik tak nie zagra. Dzięki, dzięki. Witam serdecznie. Zbliżamy się też do 1000 followów powoli. Magiczne liczby, słuchajcie, się tutaj klarują. No i czy taki ruch C5 będzie ok? Lecimy skoczkiem na C5. Teraz to już mi się podoba. Obronię skoczka. Wieża E1. Teraz trzeba zagrać taki ruch, wykonać. Może C4 nawet. Już nie, z C4 bym się nie śpieszył. Tutaj zagrał sobie, ok. Lecimy hetman E3. Skoczek D5, a to... Aj, podstaweczka. To prezenty, prezenty w grudniu są rozdawane. Dzięki za skoczka. Co nie znaczy, że partia się zakończyła, bo jeszcze trwa. No ale ten gąć jest totalnie wyłączony z gry. No. Totalnie przegrana jest, ale to trzeba dowieść do końca. No, nawet tak mogę ciapnąć. Dziękuję bardzo, Lord Heriot. No i jak tam liderzy? Lider ma 11 punktów. Tutaj widzę, chyba ten lider się utrzyma. Zobaczmy Alcybiada. Alcybiad, co u ciebie? Wieżóweczka, lekko słabiutka. Lekko słabiutka, panie Alcybiadzie. No. F5 było chyba dobre. No, ale z drugiej strony może jest do wybronienia. Zobaczymy. No. Jakby to powiedzieć, wieża teraz G4 za bardzo nie gra. A tu H6 jest, tak, D7, król i wieża wchodzi. No, chyba jest w trąbę. Chyba jest w trąbkę. Ach,
Aha, nawet nie trzeba H6 grać przecież, jak bierze tutaj król tu, ale zaraz. No właśnie, a tutaj pionek wisi teraz. Nie w tej kolejności. A nie, trzeba było dać szacha przecież. Trzeba było dać szacha, no tak. Aha, tutaj tu, a tu jest teraz szach. Ajajaj, Radku, podstawiłeś. Pionek teraz idzie H6, H7. Co? No bez... Znowu było to zagranie, chociaż tutaj król jeszcze wędruje. No dobra, białe się zapatrzyły tutaj na to. To też jest w trąbę. Faktycznie. I hetmanisko. No, Radku, Radku, Radku. Okej. Więc tym sposobem wyprzedziłem Alcybiada. I chyba uda się utrzymać drugą pozycję, chociaż tutaj chessboard również ma 10 punktów. To jest kwestia Buchholza, czyli dodatkowej wartościowości. Suma punktów przeciwników. Ale słuchajcie, no te 13 rund jednak robi robotę, nie? 13 rund robi robotę. 7 rund do końca. Kocham tę grę. Tę grę. Piszecie. Maria pisze, kocham tę grę. Przyłączam się do tego. Trzy gry do końca. Patrzymy, co tutaj się święci. Może po kolei. Bierze F7 i pionkę doprowadzam. A, królem jest bez sensu. Król musi tu być blisko. A teraz tutaj, tak. To zmienia postać rzeczy. Nawet tutaj braliśmy. Okej. Okay. Gotaksimo, no niestety, niestety, Gotaksimo. Okej, szybko gracie, szybko. No i za kilkanaście sekund ostatnia runda, słuchajcie. Ostatnia. Tylko 7,5? To jest tylko? Wiesz, że w Title Tuesday ja bym chciał mieć 7,5 punkta zawsze na 11? Zauważyłem, że wśród streamerów na Twitchu szachy stały się mega popularne ostatnimi czasy. World Loser, skoczek F3. Chciałbym zobaczyć wykres popularności szachów na tej stronie od czasu początków epidemii. A nie wiem, jak mam ci to udostępnić, a też myślę, że to jest zbędne, no. Znaczy, powiem tak, nie zgadzam się. Znaczy nie wiem, gdzie się te statystyki nawet patrzy, więc ja akurat nie wnikam w takie rzeczy za bardzo. Tak, zagrajmy sobie. No tak, no, mamy taki czas, jaki mamy i nic na to nie poradzimy, no ale tak, na Twitchu szachy może nie raczkują, no chyba raczkują, no coraz więcej tych osób oczywiście się udziela. Pamiętam, jak 2 lata temu chyba pierwszy raz zacząłem streamować, tylko tam sobie potem dałem spokój trochę, bo tak wyszło. A teraz sobie wróciliśmy. Dziękuję serdecznie za followka. No wrócimy sobie grzecznie, bo dlaczego by nie? Czy gońca weźmiemy? Jeszcze gońca 4 może być, ale jakieś F5. Się dzieją ciekawe rzeczy. No wezmę. Tutaj biorę i tutaj atakuję słabo, słabego punktu. Słaby punkt D5.
Goniec. Ojejku, przecież ja tu podstawiłem na E3. A to z jednej strony może i dobrze. Nie, niedobrze. Kurczę, bardzo niedobrze. Nawet tego nie zauważyłem. No to jest ostatnia runda w ogóle. Ja tutaj tak sobie spokojnie tutaj oddycham. Nie, nie, nie. Czy jest opcja wymiany tego gońca? To jest na pewno wymiana dobra dla mnie. Okej. Tutaj. Okej, idę na to. A tak. No i zbieram pionki. Nie wpuszczam jeszcze skoczka. No i teraz lecimy królem do góry, prosta sprawa. A, i tu podstawiłem. No to myślę, że do uratowania. No dobra. Goniec F3. Dzięki wielkie. I co tam z naszym liderem? Czy lider się potknie, czy lider się nie potknie? Sprawdźmy. Lider wygrał. No brawo, brawo, brawo. Gratulacje. Ale jeszcze czekamy oczywiście do oficjalnych wyników. Tutaj jeszcze chess walczy mocno. Chessboard Cork. Strategicznie trochę gorzej to chyba wygląda, no ale tutaj jest punkt zaczepienia na D5. No nie musi to być wcale tak źle, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Koniec partii, ok. Słuchajcie, zaraz będziemy lecieć do Kacpra. Ale jeszcze chwilę, poczekajmy na ostateczne wyniki. Brawo, Adamek, gratulacje. Tak, gdyż jest jedyny tutaj z polskich streamerów aktualnie, ale to za chwilkę, spokojnie. 9 rund zostało, Cigorint, grę czarnymi.
Cóż to za końcówka? To może być remis. Tak, to jest remis prawdopodobnie. Maksymalna moc z Chigorindem. Pionkówki są właśnie takie, że często są remisy. Niby ten jest wolny, tak? Przyłączony, ale to jest raczej remis. To jest raczej remis. No, gratulacje, gratulacje. Dobrych miejsc. Jeszcze poczekajmy na ostateczne wyniki, słuchajcie. Dzięki serdecznie, Mateusz za followa. Trzy gry zostały do końca. Dwie gry zostały do końca. Zerknijmy. Tu chyba pionek dociera do góry. Dobra, moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. I widzimy się na kolejnych turniejach, już myślę, że w nowym roku 2021. Jeszcze poczekamy tutaj do końca. Rajdzik już poszedł. Okej. No i mamy oficjalne wyniki. Bardzo Wam dziękuję. Na grupie są oczywiście, jest link do tych wyników. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego na święta, zdrowia. No i do zobaczenia. No. Pa, pa.